Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, tym razem bardzo nietypowo, ponieważ nie tylko mówię do Państwa po pierwsze bez scenariusza, który zwykle mam napisany, ale też po drugie, jak Państwo widzą, nie mówię ze swojego domowego studia, tylko pozdrawiam Państwa i kłaniam się z Akwitanii, a konkretnie z La Rochelle, portowego, bardzo historycznego miasta na samym zachodzie Francji, nad Atlantykiem, z pięknym, starym, historycznym portem miasta, które między innymi sławne jest z tego, że kiedy się zbuntowało w XVII wieku, w połowie XVII wieku, to sam kardynał Richelieu kierował jego oblężeniem i blokadą morską. To można zobaczyć, czy przeczytać o tym można w miejscowym Muzeum Morskim, ale na opowieści o różnych ciekawych miejscach, które tutaj można zobaczyć, przyjdzie czas, przygotuję dla Państwa specjalny podróżniczy i muzealny wideoblog po powrocie do Warszawy, a tym razem w krótszym filmie. Obiecałem, że takie filmy być może będą się pojawiać, no to właśnie się pojawia. Chcę powiedzieć trochę o tym, co wzbudziło znowu ogromne emocje, a co wydaje mi się, że budzi te emocje systematycznie co jakiś czas w Polsce. I te emocje nie pozwalają na racjonalną ocenę naszej polityki. Mówię tutaj oczywiście o sytuacji na Ukrainie, o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, bo ja też przecież nie mam żadnych wątpliwości i trudno je w ogóle mieć, kto tu jest agresorem, a kto tutaj jest ofiarą. Natomiast to, co widzieliśmy przed szczytem NATO, bo pamiętajmy, że ta kumulacja zdarzeń jest spowodowana nadchodzącym, czy właściwie już w tej chwili trwającym szczytem NATO w Waszyngtonie, to kwestia tego, co robi w sprawie ukraińskiej Polska, a konkretnie co robi rząd Donalda Tuska, ale też kwestia tego, jak bardzo pompują emocje osoby, które można określić jako skrajnych ukrainofilów, ale też w części ich motywacje są inne, o tym jeszcze później powiem. Ale zacznijmy od tego, co się wydarzyło, czyli od wizyty pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, jego spotkań z panem premierem Donaldem Tuskiem, panem prezydentem Andrzejem Dudą. No i to wszystko działo się wczoraj, dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywam dla Państwa ten film. To jest 9 lipca. Przypominam, że za dwa dni jest rocznica Krwawej Niedzieli, czyli apogeum rzezi, której Ukraińcy dokonali na Polakach za samo to, że byli Polakami, czyli jest to rzeź, która wypełnia przesłanki do uznania jej za ludobójstwo, a więc apogeum ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nie zapominajmy, że również Małopolska Wschodnia była terenem działań ukraińskiej powstańczej armii. No i wtedy właśnie w tę krwawą niedzielę 11 lipca 1943 roku Ukraińcy zaatakowali aż 99 miejscowości, mordując Polaków w liczbach idących w dziesiątki tysięcy, natomiast nie wiemy dokładnie, ile to było, bo nawet bardzo wybitni badacze tego zagadnienia, tacy jak państwo Siemaszkowie, po prostu nie są w stanie oszacować dokładnej liczby ofiar w niektórych miejscowościach. No i co? Przyjeżdża pan prezydent Zełenski. Wydawałoby się, że jeżeli przyjeżdża 8 lipca, to jest to naturalny moment, żeby o rzezi wołyńskiej w jakiś sposób wspomnieć. A jeżeli on sam by tego nie zrobił, no bo trudno tak naprawdę mieć nadzieję, żeby to zrobił. Przepraszam, mam nadzieję, że ten wiatr nie jest specjalnie słyszany. Nagrywam na zewnątrz, mam osłonę przeciwwiatrową na mikrofonie, ale naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie, bo pierwszy raz nagrywam dla Państwa w takich warunkach. Otóż nawet gdyby nie zrobił tego pan prezydent Zełenski, a raczej trudno było mieć taką nadzieję, bo przypomnijmy sobie, jak to wyglądało w ubiegłym roku, kiedy przecież mieliśmy okrągłą 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Ze strony ukraińskiej nie padło kompletnie nic. Nie mówię tutaj już nawet o jakichś konkretach, na które przecież czekają wszyscy, którzy rozumieją tę powinność wobec polskich obywateli. Mam tutaj na myśli konkrety, czyli kwestie ekshumacji, wreszcie całościowego zezwolenia na ekshumację polskich ofiar, ale nie padło nawet jakieś wyraźne określenie, o co tam chodziło i co tam się wydarzyło. No a ze strony polskiego prezydenta, przypomnę, padło określenie,
cytuję, ofiary Wołynia. No myślę, że ta sprawa wołyńska dla Andrzeja Dudy niestety jest haniebna, bo tutaj słowo wyjaśnienia. No oczywiście róbmy politykę realną, róbmy politykę twardą i opartą na interesach, ale kwestia pamięci o własnych obywatelach i to i o tych żyjących, których gdzieś spotyka w danym momencie nieszczęście, tak jak to miało miejsce wtedy, kiedy polski obywatel zginął w Strefie Gazy, zabity przez izraelskich żołnierzy, ale również o tych obywatelach, którzy zostali pomordowani w przeszłości. Otóż pamięć o tym wszystkim jest elementem miękkiej siły państwa. Państwo musi dbać o swoich obywateli, musi o nich pamiętać, bo w ten sposób pokazuje się jako państwo poważne. Żadne państwo, które zapomina o swoich obywatelach, nie będzie traktowane jako poważne przez swoich partnerów. Więc nie tylko z czysto moralnego punktu widzenia, etycznego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia bardzo konkretnej siły państwa. Ta sprawa zadbania o polskich obywateli pomordowanych przez Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej jest dla Polski istotna. No ale Polska tego nie pilnuje i to jest oczywiście obserwowane, jest odbierane. To jest również odbierane przez naszych ukraińskich partnerów, którzy wyciągają z tego oczywiście wnioski, takie jak tylko można wyciągnąć, że Polska się nie upomina o swoich obywateli. Otóż wracając do tej wizyty, nawet jeżeli nie powiedział tego sam z siebie Wołodymyr Zełenski, to obowiązkiem każdego polskiego polityka, który poważnie podchodzi do swoich z kolei obowiązków wobec polskich obywateli, powinno być przypomnienie ukraińskiemu prezydentowi o tej sprawie w czasie jego wizyty. Ale nie tylko. Ja już dawno temu mówiłem, że ta sprawa powinna być powtarzana tak jak Katon Starszy powtarzał o zburzeniu Kartaginy. Polscy politycy, którzy spotykają się z politykami ukraińskimi, obojętnie przy jakiej okazji, a już na pewno powinni to robić prezydent i premier, powinni przypominać o tej kwestii i mówić zawsze, to jest sprawa, która jest niezałatwiona, nasi drodzy ukraińscy partnerzy, musimy tę sprawę załatwić, bo inaczej nasze relacje nigdy nie będą w pełni oparte na zdrowym fundamencie. No ale my też jesteśmy w innym momencie niż rok 2022 czy nawet 2023. Jeszcze powiedzmy w roku 2022, powiedzmy, że przez 6-10 miesięcy, przypominam, że przecież wtedy jesienią miała miejsce ostatnia w pełni udana ukraińska kontrofensywa, no można było powiedzieć, że rzeczywiście Polska ma jakiś realny wpływ na to, w jakiej sytuacji jest Ukraina. Dzisiaj już nie ma moim zdaniem absolutnie żadnego od Polski, nic nie zależy, więc wydawanie pieniędzy na Ukrainę, wyposażanie jakiegoś legionu czy legioniku ukraińskiego nie ma żadnego kompletnie znaczenia. To są kompletnie puste gesty, które jednak nas kosztują. Ale wtedy jeszcze można było zrozumieć, że no w jakimś stopniu ta sprawa wołyńska stała się zakładnikiem tej bieżącej sytuacji. Natomiast bardzo trudno zrozumieć to teraz. Teraz, kiedy Ukraina jest w potrzebie również politycznej, prawdopodobnie dlatego, że Kijów zdaje sobie doskonale sprawę, że zbliża się moment, w którym wojna zostanie zakończona. Zbliża się moment realnych negocjacji. Rosjanie zaczęli wysyłać sygnały. Był taki tekst bodajże w New York Timesie nie tak dawno, który mówił o tym, że Rosja postawiła pewne warunki, w których już z niektórych swoich postulatów wcześniejszych się wycofuje, czyli no to jest takie wyczuwanie gruntu, to jest takie wyczuwanie, jak daleko można się posunąć, z czego ewentualnie można wystąpić, co by zachęciło pozostałe strony do podjęcia tych negocjacji. Oczywiście Ukraina tutaj liczy się najmniej, przede wszystkim liczą się Stany Zjednoczone, liczy się także stanowisko chińskie, więc Kijów czuje, że to się dzieje i w związku z tym potrzebuje politycznego wsparcia. No i to polityczne wsparcie zdobywa w Warszawie, ale to polityczne wsparcie jest dawane za bezdurno. Polityczne, ale również oczywiście finansowe, bo kiedy spojrzymy do tej
do tego porozumienia, za chwilę tu parę słów jeszcze o tym powiem, no to zobaczymy, że tam są, co prawda, wszystkie zapisy, prawie wszystkie zapisy są ogólnikowe, ale z nich jednak wynikają bardzo konkretne konsekwencje. Jest tam na przykład zapis o tym, że Polska nadal będzie przyjmować pełnym socjalem ukraińskich uchodźców. No to są bardzo konkretne konsekwencje finansowe. A jak tutaj wygląda nasz bilans? O tym mówiłem Państwu w jednym ze swoich poprzednich wideoblogów. Pisałem o tym również, przypominam, opierając się na odpowiedziach otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Więc proszę się nie dać tutaj zmylić krążącym tu i tam szacunkom mówiącym o jakichś 30 miliardach złotych wpływów od ukraińskich uchodźców, to są bajki. Nic takiego nie ma miejsca. A zatem dzisiaj Polska absolutnie mogłaby powiedzieć ukraińskiemu partnerowi, proszę bardzo, jesteśmy gotowi podpisać pewne punkty w tym porozumieniu, jesteśmy gotowi pewne punkty zawrzeć, jesteśmy być może gotowi myśleć o takim moście energetycznym, o którym przecież jest mowa, ale w zamian, proszę bardzo, domagamy się, żebyście w tym momencie zezwolili polskim archeologom na wszystkich kontrolowanych przez was terytoriach na ekshumację i państwu polskiemu na pochówki ofiar. To są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy czekają na godny pogrzeb. Niektórzy mówią, no ale to obciąża państwo ukraińskie, które jest zajęte czym innym. Ale w jaki sposób obciąża? Przecież całą pracę tutaj wykonywałoby państwo polskie. Ukraińcy ograniczyliby się do wydania zgody jakiejś tam ewentualnie pobieżnej kontroli nad tym, co się w tych miejscach dzieje. Natomiast cała reszta jest już kwestią państwa polskiego. No ale państwo polskie nie stawia oczywiście żadnych warunków i podpisujemy porozumienie. I tu podkreślam słowo porozumienie, ponieważ ono tutaj jest kluczowe. Dlaczego? Porozumienie to jest taka forma pewnego rodzaju deklaracji politycznej i w związku z tym, że jest to właśnie pewna deklaracja polityczna, a nie umowa sensu stricto, czyli coś, co bardzo mocno obowiązuje, to tutaj nie ma konstytucyjnych wymogów dotyczących umów międzynarodowych. Umowy międzynarodowe zawiera się w kilku trybach, jest to w konstytucji opisane. Jeżeli mówimy o umowie, która tworzy sojusz wojskowy, czyli zobowiązania obronne lub związane z obronnością, to taka umowa powinna być ratyfikowana po udzieleniu zgody na tę ratyfikację w formie ustawy przez parlament. Czyli jeżeli spojrzymy teraz na to, co jest w tym porozumieniu, które przecież w swoim tytule ma sprawy obronne, sprawy wojskowe, czyli jakby już sam tytuł sugeruje, że powinna to być tak naprawdę umowa międzynarodowa, a nie porozumienie. Jeżeli spojrzymy również na zakres tego porozumienia, który jest niezwykle szeroki, czyli obejmuje nie tylko sprawy wojskowe, to jest pierwsza jego część, mniej więcej połowa tego dokumentu, ale obejmuje dużo więcej rzeczy, obejmuje też kwestie społeczne, obejmuje też kwestie uchodźców, o czym wcześniej mówiłem, obejmuje kwestie współpracy transportowej, infrastrukturalnej, energetycznej, więc bardzo dużo dziedzin. I to wszystko powinno być umową międzynarodową. No tylko, że gdyby to była umowa międzynarodowa, to właśnie, a zwłaszcza taka właśnie dotycząca obronności, gdyby za taką została uznana, to właśnie trzeba by wtedy z tym pójść do Sejmu. I w Sejmie odbyłaby się dyskusja, w czasie tej dyskusji mogłyby paść jakieś niewygodne pytania, mogłyby się pojawić jakieś nieodpowiadające panu Tuskowi i panu Dudzie argumenty na temat tego, co w tej umowie jest zawarte. I dlatego właśnie rząd, moim zdaniem, postanowił ominąć ten konstytucyjny wymóg i zamiast zawierać umowę międzynarodową sensu stricto, to zawarł porozumienie polityczne, czyli taki dokument podpisał, który, jak mówię, jest dosyć ogólnikowy, ale prowadzi do pewnych konkretnych działań, no i jest i nie wymaga przede wszystkim tej ustawy uchwalonej przez Sejm. O dwóch sprawach mówi się w kontekście tej umowy najczęściej, czyli po pierwsze o tym moście energetycznym i po drugie o kwestii jakiegoś legionu ukraińskiego.
Jeżeli chodzi o most energetyczny, no tutaj wszystko się opiera na jakichś dziwnych, nie do końca zrozumiałych zapowiedziach pana premiera Tuska, że on załatwi, że będziemy produkować energię z węgla, naszego węgla, która to energia nie będzie objęta systemem ETS, czyli opłat za emisję dwutlenku węgla, i będzie wysyłana zimą na Ukrainę, żeby tam Ukraińcy mieli ten prąd z polskich elektrowni. No tylko, że tutaj nie mamy żadnych konkretów, to znaczy nie wiemy, jak do tego podejdzie Unia Europejska, nie wiemy, kto właściwie za co tu będzie płacił, no bo przecież wydobycie węgla kosztuje, przecież wyprodukowanie energii elektrycznej kosztuje i również przesył energii elektrycznej kosztuje. Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego Polska miałaby po raz kolejny w ten sposób za bezdurno wspierać Ukrainę. Być może Ukraina jest w takiej sytuacji finansowej, że nie jest w stanie nam po prostu za ten prąd zapłacić, ale w takim razie są inne sposoby i o tych innych sposobach tu mówiłem, sugerowałem. Jeżeli nie to, to proszę bardzo, postawmy pewne warunki związane z pamięcią historyczną, związane z tym, co Ukraina w tej sferze bardziej symbolicznej mogłaby nam dać. No ale tego nie zrobiono. Jeżeli chodzi o legion ukraiński, to myślę, że on może się okazać raczej legionikiem, jeżeli w ogóle powstanie. Legionikiem dlatego, że trudno mi sobie wyobrazić, że nagle zgłaszają się jakieś masy Ukraińców przebywających w Polsce. Jeżeli się okaże, że do tego legionu czy tego oddziału będą mogli wstępować również Polacy, przypominam, że jeszcze w 2022 roku zmieniono ustawę o obronie ojczyzny w taki sposób, że na służbę Polaków w armii ukraińskiej nie jest potrzebna każdorazowa zgoda ministra obrony narodowej. Generalnie jest taka zasada, że na służbę Polaków w obcych armiach musi wyrazić zgodę właśnie minister obrony narodowej za każdym razem, a tutaj zniesiono ten wymóg, czyli Polak po prostu może sobie, oczywiście Polak cywil, może sobie po prostu zaciągnąć się do armii ukraińskiej, nie pytając nikogo tutaj o zgodę. I jeżeli Polacy do tego legionu będą wstępować, to może się okazać, że oni tam stanowią większość, a nie mniejszość. No ale to będzie jakiś zwarty oddział, który przecież będzie musiał z Polski na Ukrainę trafić. No i tutaj też jest kwestia tego, jak to wpływa na nasze bezpieczeństwo. Jest też trzecia kwestia, która się pojawia, może trochę obok tego porozumienia, ale pojawia się i którą bardzo chętnie najpierw pochwalił się pan prezydent Zełenski, a wcale nie polski rząd. Czyli to jest kwestia tego jakiegoś planu czy rozważania podobno przez Polskę zestrzeliwania rosyjskich rakiet lecących w stronę Polski, ale jeszcze zestrzeliwania nad terytorium ukraińskim. Pomysł kuriozalny moim zdaniem, ponieważ po pierwsze, no, powoduje, że my w taki miękki, stopniowy, plasterkowy, powiedziałbym, sposób wkraczamy tak naprawdę do wojny, bo już godzimy się na to, że będziemy prowadzić ze swojego terytorium działania de facto wojenne, no bo polegające na zestrzeliwaniu rakiet wroga sąsiedniego kraju, nie, przypominam, nie naszego wroga w sensie kraju prowadzącego z nami wojnę, niezależnie od tego, jakie mamy relacje z Rosją, będziemy nad tym terytorium, czyli terytorium, które jest terenem wojny w najogólniejszym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście na zachodniej Ukrainie tak bezpośrednio wojna się nie toczy. No jest to bardzo, bardzo groźny precedens, przekroczenie kolejnej linii. Być może kwestia przyzwyczajania Polaków do tego, że te linie będą przekraczane. Ale również jest kwestia ewentualnych błędów, pomyłek, skutków ubocznych takiej akcji. Czy to, co w tym momencie jest kwestią wyłącznie pomiędzy Rosją a Ukrainą, jak ten cały proces ewentualnej obrony ukraińskiego nieba się odbywa, no to stałoby się teraz już również kwestią polską i każdy wypadek jakiś, czy właśnie pomyłka przy takiej akcji zestrzeliwania szłaby na polskie konto. No i oczywiście last but not least jest kwestia tego, kto za to wszystko będzie płacił, bo nawet jeżeli takie sytuacje nie będą się zdarzały często, niech to będzie sytuacja, nie wiem, kilka razy w miesiącu, no ale przecież to też kosztuje. To są nasze wydatki. A nasze siły, bardzo wątłe zresztą obrony naszej przestrzeni powietrznej, powinny bronić naszej przestrzeni powietrznej. Naszej, w momencie, kiedy jakiś obiekt znajduje się w polskiej przestrzeni powietrznej, nie w ukraińskiej przestrzeni powietrznej.
No więc tutaj oczywiście też nie wiadomo do końca, bo podobnie jak wiele zapisów tego porozumienia, tak i te zapisy są, czy właściwie te plany są bardzo ogólnikowe. Jeszcze parę słów na temat tego, jaka w ogóle jest natura tego porozumienia. Jak je czytamy, tam jest ponad 20 stron, to znajdziemy fragment, owszem, poświęcony jakimś ekshumacjom, to jest ujęte w rozdziale o wzajemnych relacjach na stronie 14, jeżeli dobrze pamiętam, nie mam tego dokumentu przed sobą, i jest tam mowa o tym, że strony wzmocnią kwestie poszukiwań, ekshumacji, ofiar, konfliktów i zbrodni, ale jakich konfliktów, jakich zbrodni na terytorium Ukrainy, nie wiadomo, więc znów mamy do czynienia z czymś takim, jak to słynne stwierdzenie pana prezydenta Andrzeja Dudy o ofiarach Wołynia. Ktoś jakieś ofiary gdzieś, jakichś konfliktów, nie wiadomo jakich konfliktów. Ten dokument podejrzewam, bo tego nie wiem, to jest prawdopodobnie, czy jest to możliwe, że jest to dokument zbudowany na bazie tego, co próbował opracować rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież myśmy słyszeli wielokrotnie o traktacie przygotowywanym polsko-ukraińskim, to nigdy ostatecznie nie ujrzało światła dziennego, również z powodów politycznych. PiS się trochę wystraszył skutków swojego działania we własnym elektoracie. No takich oporów oczywiście nie ma pan premier Tusk, ponieważ jego elektorat jest wściekle proukraiński, więc on tutaj dla swojego elektoratu robi dobrze. Natomiast jak czytamy ten dokument, no to znajdziemy tam zupełnie pojedyncze punkty, w których można powiedzieć, że od biedy jest jakaś ewentualnie korzyść dla Polski. Może coś przy współpracy przemysłów obronnych mogłoby się takiego wydarzyć, ale generalnie rzecz biorąc, poraża dysproporcja w tym dokumencie. To jest dokument, który gwarantuje, nie wiem, 95% korzyści, które mogłyby z niego wyniknąć. Ukrainie nic prawie nie gwarantuje i nie daje Polsce. To znaczy tam nie ma w ogóle tego, co powinno być podstawą jakichkolwiek umów międzynarodowych, umów, teraz mówię w sensie ogólnym, nieformalno-prawnym, czyli jakieś quid pro quo, czyli coś za coś. My coś dajemy, druga strona też nam coś daje. No, oczywiście ja wiem, że za chwilę pojawią się tacy, którzy powiedzą, ale ta druga strona, czyli Ukraina, walczy za nas. Nie, proszę Państwa, no naprawdę nie powtarzajmy tej bzdury. Ukraina nie walczy za nas. Ukraina jest naszym, można powiedzieć, funkcjonalnym sojusznikiem. Funkcjonalnym, czyli mimochodem stała się naszym sojusznikiem. Ukraina broni się sama, broni się pięknie, bohatersko, oczywiście, ale Ukraina walczy za siebie. Ukraińscy żołnierze, zresztą coraz mniej chętnie, można powiedzieć, walczą za swój kraj. Nie walczą za Francję, Niemcy czy za Polskę. Walczą za swój kraj. I traktują tę walkę zresztą czysto egoistycznie, tak samo jak Ukraina czysto egoistycznie traktuje swoje relacje ze swoimi partnerami. I to jest zdrowe. Natomiast niezdrowe jest podejście takie, jakie wykazują od lutego 2022 polskie władze. I tutaj na koniec jeszcze pozwolą Państwo, odniosę się do tego, co no, spowodowało, że znów na moją głowę, na portalu X zwłaszcza, wylały się jakieś hektolitry pomyj wyjątkowo obrzydliwych. Ja, jak Państwo wiedzą, jestem na to dosyć odporny, aczkolwiek paru osobom, które tam się odezwały, chciałbym powiedzieć, że anonimowe nie są. Mam tu na myśli na przykład pewną dziennikarkę tak zwaną, która pracowała kiedyś w naszym portalu, która też sobie pozwoliła na pewną uwagę. Znam twoje nazwisko, wiem kim jesteś, mam zrzut ekranu, zastanawiam się, co dalej z tym zrobić. Więc zostało to spowodowane wymianą tweetów, czy właśnie moją odpowiedzią na tweet pewnej pani, która z kolei odnosiła się do moich uwag na temat milczenia naszego ukraińskiego gościa w sprawie Wołynia. I Państwo widzą teraz tutaj ten zrzut ekranu, tę wymianę uprzejmości. Zresztą tu akurat nie mam pani nic do zarzucenia, ponieważ była bardzo uprzejma w tej wymianie
poglądów. Natomiast ja odpowiedziałem, bo ona napisała, jak Państwo widzą, że jest wojna na Ukrainie, dzisiaj został zbombardowany szpital, zginęły dzieci, które uratowały się, a te, które uratowały się, wylądowały na ulicy pod Kroplówkami. To dzieci chore na raka. Panie redaktorze, ukraiński prezydent ma teraz poważniejsze problemy, a rocznica dopiero przed nami. Więcej empatii. No, apele o empatię się powtarzają, tylko o empatię to można apelować, jak się jest pracownikiem organizacji humanitarnej, jak się patrzy na taką sprawę z punktu widzenia rozmowy, nie wiem, na spotkaniu rodzinnym, natomiast ja w ten sposób na to nie patrzę. Ja patrzę na to z punktu widzenia interesów polskiego państwa i jego, jak powiedziałem, powinności wobec obywateli. Ja odpowiedziałem. Od początku słyszę, że ma inne problemy. Polskie władze powinny obchodzić przede wszystkim nasze sprawy. To jest ich obowiązek. Zawsze się zdarzy jakiś szpital, sklep czy inny teatr zbombardowany w czasie wojny, a Kijów na ekshumację polskich ofiar nie zezwala od lat. To są kpiny. Oczywiście pisząc tutaj, że zawsze się zdarzy jakiś szpital czy teatr, miałem na myśli to, że wojna to jest wojna. W czasie wojny zawsze zdarzają się jakieś bulwersujące sytuacje, zawsze giną cywile, nawet gdyby obie strony przestrzegały ściśle norm prowadzenia wojny i konwencji wojennych, a że Rosjanie tego nie robią, to ja nie mam żadnych wątpliwości. I zresztą Ukraińcy również tego nie robią. No niestety, tak po prostu wygląda wojna w całej jej dynamice. Więc stwierdziłem rzecz oczywistą, że takie sytuacje będą się zdarzały, ponieważ to jest wojna. No i tutaj wycięto tę moją drugą kwestię, to moje stwierdzenie i dowiedziałem się właśnie, jak podłym człowiekiem jestem, ponieważ o takich rzeczach piszę i lekceważę tragedię, która się w Kijowie wydarzyła. No oczywiście niewątpliwie jest to tragedia, ale tutaj chciałbym zwrócić Państwu uwagę na pewien szczegół, na pewien detal, na pewną nielogiczność postawy ludzi takich jak właśnie ta pani, czy ci wszyscy, którzy się popisują swoją wyższością moralną, bo to jest przecież ten efekt popisywania się, czy poprawiania sobie samopoczucia poprzez wyższość moralną nad takim strasznym cynikiem, jakiego tutaj Państwo widzą. Otóż ci ludzie mówią tak: to jest straszne, wojna jest straszna, dzieci giną, dzieci muszą przestać ginąć. No to odpowiedź jest oczywista. To trzeba skończyć tę wojnę, prawda? Bo póki wojna trwa, takie rzeczy będą się zdarzały. Tak po prostu jest na wojnie. No ale żeby wojna się skończyła, no to konieczne są ustępstwa z obu stron. Konieczne są również ustępstwa ze strony ukraińskiej. No i wtedy od tych samych osób dokładnie, że żadnych ustęp ze strony ukraińskiej. Rosja musi ustąpić, to Rosja musi ustąpić, Rosja się musi wycofać. No to na to należy odpowiedzieć i to jest jedyna rozsądna odpowiedź, ale Rosja się nie wycofa. Znaczy wersja z ukraińską wygraną, w której Ukraina odzyskuje wszystkie swoje terytoria i po prostu wygrywa, jest oczywistym absurdem. To się nie wydarzy. Każdy, kto obserwuje sytuację dokładnie, wie, że to się po prostu nie wydarzy. No ale wtedy te same osoby cały czas mówią, no to trzeba kontynuować wojnę. No ale to wtedy, jak będzie wojna kontynuowana, to właśnie takie sytuacje, jak ta ze szpitalem dziecięcym w Kijowie, będą się zdarzały. No i tutaj następuje zapętlenie i zwarcie w mózgu tych osób, prawda? No bo tego się po prostu nie da pogodzić. I to tyle, co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Pozdrawiam serdecznie z La Rochelle. Zapraszam na czwartkową rozmowę niekontrolowaną. W kolejny czwartek zresztą też następna rozmowa niekontrolowana. I już w sumie nie tak długo wrócę do Państwa z regularnymi wideoblogami. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Łukasz Warzecha.